idę, fajnie potrafię poprowadzić, potrafię zatańczyć, nie boję się tego wyjścia na parkiet, potrafię poprowadzić partnerkę, także to jest wartość dodana. W ciągu 85 lat istnienia mieszkańcy Stalowej Woli przejawiali wiele ciekawych form aktywności. I w tym kontekście nie można pominąć tańca towarzyskiego. Rzeczywiście bardzo ciekawa aktywność, w której mieliśmy osiągnięcia, no można powiedzieć, bez przesady, na miarę światową. Sięgaliśmy szczytów i właśnie dzisiaj jest okazja na ten temat porozmawiać, ponieważ spotykamy się z Piotrem Kiszką, który jest mistrzem świata w salsie. Piotrze, dziękuję Ci za spotkanie. Witam Cię serdecznie, no i myślę, że powiesz nam troszeczkę właśnie ciekawych rzeczy, a na początek w ogóle powiedz mi, bo to jest rzecz ciekawa, Stalowa Wola to przecież jest miasto przemysłowe, które się kojarzy z hutą, z elektrownią, z ładowarkami EU34, z wózkami akumulatorowymi słynnymi na całą Polskę. A tutaj nagle w środku tych lasów Puszczy Sandomierskiej wyrasta taniec towarzyski i światowe salony. Co to w ogóle? Skąd to się wzięło? No jak widzimy w różnych przykładach życiowych, to chyba też są takie perełki, że właśnie tak wszędzie, gdzie się nie spodziewamy, nagle pojawiają się jakieś takie różne ciekawe talenty. I tutaj też właśnie będąc w szkole podstawowej zaczęło się naszą przygodą w Domu Kultury, w Stalowolskim Domu Kultury w MDK-u. I pierwszym prowadzącym nasz był Marek Zaręba. Trzeba wspomnieć, że nas prowadził oczywiście i jakby scalił całą grupę. Natomiast taniec towarzyski już tak wprowadziła pani Mariola Felska. I cała nasza grupa, w tym też pewnie Państwo kojarzą mój brat Wiktor, Gosia Garlicka, Justyna Sopkiewicz, Beata Główka i inne osoby, Tomasz Rachwalski i inne osoby, no zaraziła nas tą pasją do tańca. I te wszystkie osoby dalej w jakimś stopniu są związani z tańcem, więc tak się zaczęła nasza przygoda. No właśnie, no i rzeczywiście używasz słowa przygoda i dla wielu ludzi właśnie niekiedy jest to po prostu przygoda, rozrywka, ale okazuje się, że tutaj jednak ta przygoda doprowadziła no wielu z was naprawdę na szczyty. No może właśnie w tym kontekście, ponieważ ja bardzo dokładnie pamiętam, że śledziłem karierę właśnie twojego brata Wiktora i Gosi Garlickiej, no którzy rzeczywiście no niemalże bywali o włos od Mistrzostwa Świata. Największe turnieje taneczne Stalowa Wola była na ustach największych agencji światowych, można powiedzieć. No, wspomnijmy, bo to rzeczywiście no jest rzecz niezwykle interesująca i również dla naszego miasta, tak młodego. Tak, jak najbardziej, bo tutaj największym właśnie sukcesem to mogę się pochwalić, no brat Wiktor z Małgorzatą Garlicką, Sudą, osiągali wielokrotnie Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych, tych klasycznych, ale też również na arenie międzynarodowej, tak jak właśnie pan redaktor powiedział, że ogromne sukcesy, no największym turniejem Blackpool, zwycięski turniej w kategorii amator, to nie pamiętam go dokładnie lat, ale przez ciężką pracę, bo naprawdę właśnie ze Stalowej Woli i z taką wiarą i ciągłą determinacją w siebie, w wiarę w siebie i w wiarę w swoje umiejętności, no udało im się naprawdę zrobić i wprowadzić taniec w ogóle w Polsce na jakiś na nowy poziom, bo gdy wracali z tych szkoleń, a mieli taki okres szkoleń w Norwegii, no trzyletni tak. I po tej nieobecności, to może Państwo, którzy się orientują, oni byli nie do pokonania na każdych mistrzostwach Polski. To nie tylko chodzi o wynik, że mieli pierwsze miejsce, ale jakość tańca była tak wysoka w porównaniu do innych par, że to naprawdę robiło wrażenie na wszystkich.
No właśnie, także Gosia, Wiktor, no ale ty też, prawda? Zawędrowałeś dosyć wysoko, no i nawet osiągnąłeś ten tytuł mistrzowski mistrza świata w salsie, prawda? Tak. Tak, no to już tak, najpierw oczywiście przygoda z tańcem towarzyskim i też wiele się osiągało, czy tutaj na terenie województwa podkarpackiego, okręg podkarpacki, to wtedy wielokrotnie mistrz Polski okręgu podkarpackiego, tu jeszcze właśnie będąc jeszcze ucząc się w szkole średniej. Później moje przygody to też z siódme miejsce na mistrzostwach Polski par akademickich i też przygoda z formacją tańca towarzyskiego Takt Hem, gdzie osiągaliśmy bardzo duże sukcesy w mistrzostwa Polski, ale również mieliśmy czwarte mistrzostwo na świecie i Europy. Także to było taniec towarzyski. Później jakoś tak naturalnie przez jakieś zaciekawienie, szukanie dalszego rozwoju, zająłem się salsą. I tak skracając już, no rzeczy tak, skończyło się na fajnym sukcesie. To są mistrzostwa świata federacji IDO, trzeba wspomnieć. To jest taka federacja tutaj bardziej w Europie działająca. No i tak, w 2010 w Czechach, udało w Libercu, w ogóle nie spodziewałem się, ale byłem dobrze przygotowany, to muszę się troszeczkę pochwalić, bo dużo pracy mnie to kosztowało i ta praca została doceniona i pierwszy raz to taki wielki sukces dla mnie osobisty, że ten tytuł mistrza świata w tej federacji Salsa Solo, bo w salsie jest taka możliwość, że można tańczyć w parach, można tańczyć solo, no i akurat właśnie w tej kategorii solo zdobyłem tytuł mistrza świata. No niesamowite przeżycia, szczególnie sportowcy, którzy też będą wiedzieli, o czym mówię, że posłuchanie Mazurka Dąbrowskiego na pierwszym miejscu to jest coś, co życzę każdemu, ponieważ jest to strasznie emocjonalne przeżycie. No właśnie, i tu może też wspomnijmy dla ludzi właśnie, którzy śledzą, którzy patrzą, no weźmy te takie dwie kategorie, prawda, tańce standardowe i tańce, no te, prawda, szeroko pojęte latynoamerykańskie. No myślę, że tu jest rzeczywiście wielkie pole do popisu w tych tańcach standardowych, no piękne tango, piękny walc angielski, no rewelacja. Prawda, uroczystości towarzyskie, a tańce te latynoamerykańskie to myślę, że już większe pole do wykazania się pewnymi no właśnie umiejętnościami takimi właśnie popisowymi. Także no genialna sprawa, widowiskowe, to są przede wszystkim sceny, ciekawa muzyka, rytmika, no myślę, że rzeczywiście chyba nic dziwnego, że wielu z was to wciągnęło, wciąga i wciąga wielu młodych ludzi, bo przecież te różne szkoły taneczne jednak w Stalowej Woli kwitną, także na pewno jest to piękna sprawa. Tak, jak najbardziej. Myślę, że jak każdy sport, taki taniec uczy wychowania tak naprawdę, dyscypliny, pracowitości, obowiązkowości, to też jest bardzo, to są takie zalety, o których się często nie mówi. Oprócz tego, że zdobywamy wiedzę taneczną, właśnie sprawność, też sukcesy większe lub mniejsze, to tak naprawdę uczy bardzo dużej pokory i też takiej pracowitości i też takiego powiedziałbym zrozumienia drugiej strony, że ktoś ktoś tańczy troszkę gorzej, ktoś tańczy trochę lepiej, czyli generalnie takiej dobrej oceny oceny samego siebie. Wydaje mi się, że taniec, tutaj jak pan redaktor wspomniał, że właśnie ten plus daje też przebywanie cały czas z muzyką, obcowanie z muzyką, właśnie klasyczną, wals, czy też latynoamerykańską. Muzyka niesamowicie wpływa na zdrowie ciała, na zdrowie ducha i to muzyka powoduje, że nasze ciała płyną do tej muzyki. Jak Państwo mogą zauważyć, że często jak są na imprezach i jest jakaś rytmiczna muzyka, to już noga sama chodzi i też chce każdy, czy ktoś umie, czy nie umie tańczyć, ale chce się bawić do muzyki, to jest fantastyczne. A ostatnią taką rzeczą, bo taniec ma ogromne zalety zdrowotne, to jest, że taniec towarzyski oczywiście, że tańczymy w parze.
czyli od najmłodszych lat chłopczyk tańczy z dziewczynką, później już młodzieniec z młodą kobietą, no i później pary dorosłe. To znaczy, że cały czas jest uczenie się relacji na parkiecie i to się przydaje w życiu, tak? Ponieważ to jest sport, gdzie jest mężczyzna i kobieta, mało jest takich sportów. I tutaj jest już w tak młodym wieku, jest kontakt z drugą płcią, tak? Uczenie się tej, że ta osoba jest inna, ta osoba myśli inaczej i zrozumienia. Oczywiście nie odbywa się bez konfliktów, bo to jest naturalne. I kiedy jest dążenie do jakiegoś sukcesu i ciężka praca i duże zmęczenie, naturalnie wychodzi jakieś problemy czy kłótnie i tak dalej. No ale właśnie sztuka w tym, żeby z tego wychodzić. I tu jest taki piękny, taniec daje właśnie już taką szkołę życia, szkołę właśnie późniejszego bycia w relacji, tak? I sam jestem tego przykładem, że taniec mi dał niesamowite praktykę właśnie w dogadywaniu się, w pracowaniu z kobietą, z dziewczyną, z partnerką, z ciężką pracą, ale również z przeżywaniem radości, z sukcesu, nie? I to jest taka dodana wartość, której często nikt nie zauważa, po prostu no tańczymy z partnerem, z partnerką i jest okej. Okay. A to wydaje mi się jest kluczowe, ponieważ taniec towarzyski powstał tylko dlatego, że kiedyś, dawno, x lat temu, tak, ludzie chcieli tańczyć i nagle zaczęli tańczyć razem. I to jest pierwsze, że okazywanie relacji, okazywanie emocji. A później przekształciło się to oczywiście w bardziej profesjonalny i powstał właśnie taniec towarzyski klasyczny, tańce standardowe, tańce latynoamerykańskie, jak i salsa, jak i bachata, jak i różne inne formy, gdzie dzielimy tą pasję z drugą osobą, z kobietą albo z mężczyzną. I to jest fascynujące moim zdaniem. Więc myślę, że chyba to, co powiedziałeś, no będzie chyba zachętą też dla każdego, bo przecież wielu raz lubi popatrzeć na coś ciekawego, widowiskowego. I tu rzeczywiście turnieje, pokazy mistrzów są kapitalne, ale chcą też doświadczyć czegoś właśnie na spotkaniach towarzyskich, prywatkach, imprezach, urodzinach, imieninach. I wtedy rzeczywiście na pewno tutaj sprawdzi się i właśnie klasyka, tańce, właśnie przepiękne walce, tanga, które no, robią niesamowite wrażenie. Oczywiście wymagają troszeczkę nieraz umiejętności, może troszeczkę poćwiczenia, ale na pewno to nikomu nie zaszkodzi. Tak samo pewna spontaniczność może też już większa, prawda, przy pewnych tańcach właśnie latynoamerykańskich, prawda. Także chyba jest tu olbrzymie pole do popisu dla każdego i na każdy stopień umiejętności. Także tak. Chyba nikt się tego tańca nie powinien bać, prawda? Tak, jeszcze musiałem się tak dodać, że tak nie jest ta mentalność jeszcze troszeczkę, że chłopcy nie bardzo się lgną do tańca i że to nie jest takie męskie. Natomiast widać, i to szczerze Państwu powiem, że osoby, widać, że jakieś na jakiejś imprezie, że fajnie mężczyzna tańczy, że kiedyś miał coś wspólnego w dzieciństwie z nauką tańca towarzyskiego. I jest już mu dużo łatwiej w prowadzeniu partnerki, nie ma tego strachu z poproszeniem partnerki, że ja czegoś nie umiem, nie potrafię, tylko ta łatwość i ta odwaga jest naturalna, bo kiedyś, będąc właśnie w wieku szkolnym czy w wieku szkoły średniej, bo to zawsze można zacząć, kiedyś tam miał jakąś przygodę z tańcą i ten dla niego wyjście na parkiet nie jest niczym strasznym, tylko wręcz fajnie prowadzi, fajnie się prezentuje, sylwetka widać od razu jest inna, wyprostowana, poczucie rytmu, także chłopcy, apel, naprawdę warto przez chwilę mieć tą przygodę, życzę każdemu, żeby ta przygoda się później przerodziła w jakąś pasję większą, także wydaje mi się, że każda przygoda, każdy kontakt każdego dziecka, młodzieży, ale również dorosłych, tak właśnie pan dyrektor mówi, w każdym wieku z tańcem daje bardzo dużo, po pierwsze radości i też takiej satysfakcji, że coś potrafię, że coś umiem, że mogę sobie coś zatańczyć, czy to właśnie będzie na poziomie jakimś międzynarodowym, że to będzie poziom
mistrzowski, ale tak również na poziomie bardzo tutaj właśnie przyziemnym, w sensie, że idę, fajnie potrafię poprowadzić, potrafię zatańczyć, nie boję się tego wyjścia na parkiet, potrafię poprowadzić partnerkę, także to jest wartość dodana. I zapraszam każdego, a szczególnie chłopców, żeby spróbowali po prostu, tak? Spróbowali zobaczyli, że to nie jest nic strasznego. Zatem zapraszamy, zachęcamy. Skoro sam mistrz mówi, żeby się tego tańca nie bać, oczywiście to jest wspaniała zachęta, także Piotrze, dzięki za tą zachętę, dzięki za spotkanie, bo taniec towarzyski trzeba propagować i na pewno Stalowa Wola będzie tą dziedzinę właśnie sztuki, można też powiedzieć, prawda, i poniekąd też rozrywki uprawiać dzieci, młodzież, dorośli w każdym wieku, do 100 lat, a nawet i więcej, jeśli tylko ktoś ma możliwości. Wszyscy niech będą aktywni, także dzięki za tą zachętę, Piotrze, dzięki za dziękuję rozmowę, bardzo. Za pokazanie troszeczkę nam tutaj pewnych tajników, także dzięki, Piotrze, i wszystkiego dobrego. Dzięki za... Dziękuję dziękujemy bardzo. Za nasze spotkanie. Dziękuję Państwu.